dobry, Marta Kielczyk. Zapraszam na spotkanie z pożytecznymi ludźmi, którym chce się zmieniać świat. Co dziś? Roztańczeni z łódzkiego Polesia. Zobaczyłam pierwsze zawody Art of Breaking. Mówię, wow, super, muszę tańczyć breaka. Warszawskie słowicze głosy. Przyszło około 50 chłopaków. Totalnie niemuzycznych. Udowadniają, że w każdym człowieku drzemie potencjał, który tylko czeka na to, by go obudzić. Oni wiedzą, jak to zrobić. Przed Państwem Fundacja Art of Breaking. Na mikrofonie będzie miazga, na parkiecie sam sprawdza, jaka rzeźnia. Człowieku, ja nie ogarniam już tego, ludzie z kraju i to nie jednego. Na początku to b-boye tak naprawdę byli najważniejsi, DJ-e. I tego typu rzeczy. Jest młodzież, sięgają dotąd, a sięgają z chwilami potąd. I do tego człowieku jeszcze najstarsi, dirty, oczywiście. Taniec nam pozwala po prostu odejść od problemów. Mamy gorszy dzień, nie wiem, gorsze chwile, idziemy z ekipą na salę, po prostu trenujemy, wyrzucamy z siebie te wszystkie emocje i po prostu spędzamy razem czas, więc wydaje mi się, że po prostu taniec daje nam taką swobodę bycia i wolność taką. Między 2008-2009 rokiem nie mieliśmy zbytnio możliwości na tamten moment jeździć po świecie i tak dalej, a więc zaczęliśmy kombinować, co by tu zrobić, żeby ten świat ściągnąć do nas. I właśnie tutaj w Poleskim Ośrodku Sztuki natrafiliśmy na fajne wsparcie i taką możliwość, słuchajcie, widzimy, jesteście aktywni, zorganizowani, są projekty, młodzież w działaniu, napiszmy coś i spróbujmy coś z tego więcej zrobić. Niestety wtedy nie udało nam się uzyskać środków finansowych na to, żeby zrobić festiwal, który wtedy wymyśliliśmy. Niemniej jednak był to moment, od którego zaczęliśmy realizować dużo szerzej warsztaty. One początkowo były robione w studiu tańca Lila House, z którym wtedy współpracowałem. Tutaj w Poleskim Ośrodku Sztuki robiliśmy inicjatywy, gdzie zbieraliśmy tancerzy i to był początek. W 2012 roku, kiedy pisałem pracę licencjacką na menadżera kultury mediów, pojawiła się okazja do tego, żeby w ramach licencjatu zorganizować festiwal jakiś i coś tego typu, tak? Trafiłem na świetnego człowieka, pana Artura Mroczkę, który dostrzegł w nas potencjał. Wsparł nas zarówno wiedzą, jak i finansami. Wtedy zrobiliśmy pierwszą edycję Art of Breaking, czyli tego naszego na ten moment już międzynarodowego festiwalu, którego zrobiliśmy 8 edycji. No to jest festiwal taneczny, tak? Breakowy. Więc tutaj dla osób, które tańczą akurat ten styl tańca, chcemy jakby stworzyć dla nich taką możliwość, żeby oni spotkali się w jednym miejscu, też wymienili doświadczeniami, poznali osoby z innych krajów, z innych kultur i żeby mieli taką możliwość, żeby właśnie podzielić się tym, co mają. Po dwóch edycjach tego festiwalu, czyli w 2014 roku, oficjalnie już jakby fundacja zaczęła funkcjonować. Od roku mam możliwość wspierać działania NGO-sów. Instytucja rządzi się swoimi prawami, NGO-s też. Jak to się połączy, to w taki realny sposób realizuje się też politykę miasta, współpracy międzysektorowej. I staram się to urealnić, żeby to faktycznie miało miejsce. A konkretnie przestrzeń do spotkań dla wolontariuszy, współpraca w realizacji działań, pomoc taka formalna w przepracowaniu wniosków, bo no niestety biznesowo, jak chce się prowadzić warsztaty, to wynajem komercyjny to są bardzo duże koszty. No, po to płacimy podatki, żeby były takie przestrzenie jak ta, żeby faktycznie można w nich realizować te pasje. Pierwszy jakby pomysł był zaangażować dzieciaków, które na przykład
albo nie słyszą, albo nie dosłyszą, zaangażować ich w działania naszej fundacji. No a później już poszli jakby same te zajęcia, zaczęły się różne lekcje z nimi, prowadzenia tych takich tanecznych zajęć. Słuch oczywiście, że oni nie słyszą, a oni mówią, że my czujemy muzykę. My mówimy, jak wy czujecie? I oni mówią, podgłośnij, poproszę tam bas, nie? I później oni wytłumaczyli nam, że pierwsze, oni czują wibracje przez podłogę i wibracje ubrania, tak? I dzięki temu mogą poczuć, tak? Pokazywaliśmy kroki i dzisiaj jest wszystko dobrze, oni mogą za pół godziny powtórzyć wszystko jest wyjaśnione, następne zajęcia przechodzimy, już nikt nic nie pamięta. Dlaczego? Zastanawialiśmy się i niektóre słowa, nazwy tych kroków, oni są po angielsku i u nich nie ma tego odpowiednika w ich języku migowym. Dlatego my postanowili, okej, ale może po prostu stworzymy jakieś znaki, które będą tłumaczyć dokładne elementy. Dzień dobry, z tej strony B-Boy Kuza, Fundacja Art of Breaking i mamy kolejny filmik z projektu Deaf to Dance. Na dzisiaj spróbujemy z Wami jeden z elementów breakingu, następny poziom, który nazywany jest w naszej kulturze, w naszym tańcu jako footwork. W języku migowym stworzyliśmy taki symbol dla tego elementu jako F. Od samego początku naszą ideą było pokazanie ludziom, z czego się składa w ogóle kultura hip-hopu, że to nie jest tylko coś, co ludzie nazywają właśnie hip-hopem jako muzyką, a to jest rap, że jest oprócz tego graffiti, że jest oprócz tego breaking, że breaking jest oryginalnym hip-hopowym tańcem. Breaking jest dla mnie formą, którą można wyrazić siebie, można pokazać, co siedzi człowiekowi w środku, można się wyżyć. I można pokazać, co się naprawdę potrafi. Fundacja jest na pewno dla mnie drugim domem, miejscem, gdzie mogę się otworzyć, porozmawiać, miejscem, w którym spotkałem bardzo dużo nowych przyjaciół, z którymi utrzymuję bardzo dobry kontakt. Zobaczyłam pierwsze zawody Art of Breaking, mówię, wow, super, muszę tańczyć breaka. No i uparłam się, bo niestety jestem spoza Łodzi, żeby do Łodzi, do Fabiana właśnie. No i jak już poszłam na pierwsze zajęcie, to tak zostało i już na pewno zostanie. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breakdance. Ten taniec łamie stereotypy, burzy bariery, ale i łączy. Co jeszcze czyni takie cuda? O tym teraz. W naszym studiu reżyser teatru Lalek, artysta, animator kultury Marek Chodaczyński. Co jeszcze pełni taką rolę według Pana? Rolę łączenia. Jeśli chodzi o kulturę. W ogóle kultura jest taką łączącą i otwierającą na innych. Nawiązując do reportażu, który Państwo pokazali, chciałbym przypomnieć, że w latach 70. ubiegłego wieku Bogdan Głuszczak prowadził jedną, a może jedyną pantomimę głuchych uznaną na całym świecie. A jeśli chodzi o lalki, lalki też ludzie? Lalka też człowiek, jak mówi festiwal przeze mnie prowadzony. Tak, ja zajmuję się głównie teatrem lalek i to jest też temat łączenia, ponieważ teraz na świecie jest taki kierunek łączący różne media w teatrze, między innymi animację, aktora żywoplanowego, formę plastyczną. To też jest łączenie. W sztuce wszystko się łączy. No dobrze, ale czy zawsze sztuka jest w stanie połączyć? Czasami może bardzo gwałtownie podzielić, ale rozumiem, że nie o tym program. Natomiast rozumiem, że mieliśmy mówić o kulturze, o organizacjach pozarządowych zajmujących się kulturą. 30% zajmuje się, jak to się kiedyś ładnie mówiło, krzewieniem kultury. Według Pana to dużo czy mało? Dużo, tylko... Te 30% to jest liczba organizacji zajmujących się bardzo szeroko pojmowaną kulturą. Nie wszystkie zajmują się sztuką, niektóre zajmują się upowszechnieniem kultury. Przypomnę takie trochę statystyki, jak ostatnie badania wykazały. 15% z tych wszystkich organizacji, które są w Polsce, tych około 20 tysięcy, 3 tysiące działa w Warszawie.
bardzo wiele organizacji, znaczy 1/3 wszystkich w ogóle organizacji zajmujących się kulturą nie wychodzi poza teren swojej małej, lokalnej, lokalnego miejsca, gminy, miasteczka. Są to takie organizacje, które zajmują się głównie, najczęściej są to towarzystwa na przykład miłośników jakiegoś miasta, jakiegoś miejsca. Natomiast takich organizacji zajmujących się działalnością międzynarodową jest ich około 16%. Międzynarodową? To z jakim rozmachem? Z takim rozmachem, w tym, że co chyba jest ważne dla widzów, a ja jako też działacz społeczny zajmujący się dialogiem między organizacjami pozarządowymi, a czy miastem, czy w ogóle szerokimi rzeszami obywateli, chciałem powiedzieć, że tylko 14% organizacji zatrudnia ludzi na stałe. Znaczy mówię o tym dlatego, że bardzo często organizacje pozarządowe mają taką gębę przylepioną, że są to jakieś przedziwne koterie. 23% czasami zatrudnia ludzi na jakieś jednorazowe umowy. Najczęściej działalność organizacji pozarządowych jest działalnością społeczną, a przypominam, że takie sektory olbrzymie, jak na przykład, to nie kultura, jak na przykład ludzie bezdomni, jak na przykład noclegownie, są prowadzone w Polsce tylko przez organizacje pozarządowe. Rozumiem, że to bolączka, jeśli chodzi o zatrudnienie i rozwój takich organizacji i dlatego pan mówi, że 30% to dużo, tak? 30% dużo, to znaczy jak gdyby też w innym kontekście, że w ogóle jest tak, że ludzie lubią zajmować się kulturą, znaczy w takich badaniach międzynarodowych organizacje pozarządowe, takie, które zajmuje się kulturą, rekreacją i sportem, to jest około 50% działalności, tak jest w Niemczech, tak jest w Polsce między innymi. W Stanach Zjednoczonych trochę jest inaczej, tam głównie działają na rzecz zdrowia. Natomiast u nas z tym zdrowiem jest trochę inaczej, głównie kultura. Raz zajmują się takimi bardzo drobnymi rzeczami, jakimiś takimi lokalnymi, ale też olbrzymimi imprezami. W Warszawie, że wspomnę o Warszawskiej Jesieni, Jazz Jambore, Festiwal Beethovenowski, Festiwal Sztuki Ulicy, czy wreszcie mój malutki festiwal Lalka też człowiek, czyli Teatr Lalek dla Dorosłych. Powiedział pan głównie kultura, a które dziedziny najczęściej, jeśli chodzi o kulturę? Do czego garną ludzie? Z tego połowa to są działania teatralne wokół sceniczne, rzeczywiście. Natomiast jest bardzo dużo organizacji zajmujących się albo upowszechnianiem kultury, albo animacją kultury i wychowywania poprzez kulturę. Bardzo dużo organizacji jest, jakby pracują na rzecz młodych, na rzecz dzieci, czy to są takie działania trochę z pogranicza edukacji i kultury, tak zwana edukacja kulturalna. No też konia z rzędem, czy to należy do edukacji, czy do kultury, przecież to też się łączy. Czy młodzi ludzie chcą udzielać się w ten sposób? Czy spełniają własne aspiracje, jakieś pierwsze kroki, jeśli chodzi o swoje marzenia? Czy kultura to jest coś dla młodych osób passé? Jak pan to postrzega? To jest też łączenie. Bo oczywiście też jest tak, że są pasjonaci mojego pokolenia, którzy po prostu zajmują się od zawsze kulturą czy sztuką, ale bardzo dużo młodych ludzi wchodzi w to. Ja sam mam wśród swoich znajomych zajmujących się też i organizacjami pozarządowymi i kulturą ludzi, których znam od takiego, którzy brali udział w warsztatach na przykład prowadzonych między innymi przeze mnie. Natomiast zwłaszcza teraz na wschodzie, na Podlasiu powstaje bardzo dużo ośrodków, miejsc takich, gdzie ci młodzi ludzie są jak gdyby wkręcani w działalność kulturalną. Jest takie świetnie prowadzony też festiwal Wertep, który działa na różnych małych wioskach, wioseczkach na Podlasiu. Też robi organizacja pozarządowa. I to też wciąga. I to też wciąga i to daje taką pierwszą możliwość spotkania się z kulturą. Zawsze ważny pierwszy krok. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zapraszam do organizacji pozarządowych. Proszę państwa, Goethe pisał, gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serce mają. Źli ludzie nie śpiewają. Teraz w naszym programie o prawdziwie słowiczych głosach.
telefony proszę. Telefony zbieramy. Kupuję telefony, kupuję. Wszystkie telefony. Była propozycja skierowana na przykład do Witka, bo on w tym czasie jako mały chłopak w drugiej klasie grał w piłkę. Co byś wybrał? Czy grę w piłkę, czy zajęcia chóru? On przemyślał moment i powiedział, idę na zajęcia z chóru. Jakoś tak ciągnął mnie po prostu. Widziałem większą przyszłość w chórze niż w piłce nożnej. Nam też zależy na tym, żeby wykształtować w tych młodych ludziach poczucie kultury takiej wyższej, że muzyka, kultura wysoka, nasza sztuka, nasza narodowa muzyka polska to jest coś wartościowego dla kultury nie tylko naszej, ale kultury społeczeństwa, kultury europejskiej. Zacznijmy od razu nastroić ten pierwszy dźwięk, bo on jest taki... Tak? Od razu oddech i... Proszę, oddech. W roku 1990 byłem wtedy młodziutkim po studiach, ale już pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej, asystentem. Przyznam się, że szukałem swojej drogi artystycznej, gdzie się mogę realizować. I to tak spadło troszeczkę z nieba. Na końcu. Właściwie inicjatywa padła od ówczesnego rektora Akademii Muzycznej, profesora Chorosińskiego, słynnego organisty polskiego. Pójść po szkołach, przesłuchać z 1000 dzieci, może 1500 dzieci, rozdać zaproszenia i przyszło około 50 chłopaków. Totalnie niemuzycznych, mimo że po przesłuchaniach, ale nie potrafiących swoim głosem stworzyć czegoś, co można by kiedyś nazwać sztuką wysoką. Janek trafił do chóru pod koniec pierwszej klasy. Odbyły się przesłuchania w szkole, do której wtedy chodził. On nam nawet nie powiedział. Ja pod koniec roku szkolnego robiłam mu porządek w szufladzie czy w plecaku i znalazłam kopertę z taką informacją, że syn został zakwalifikowany, że ma predyspozycję. I zapytałam go wtedy, skąd to ma. Powiedział, że ktoś tam był w szkole, że coś go pytali, coś tam śpiewał. Musieliśmy zaśpiewać w Laskotek na Płotek. No i kilku kolegów się dostało, w tym ja. Tylko jeden z nich, oprócz mnie, poszedł tam, ale zrezygnował po jakimś czasie, krótkim. Na początek średnio mi się podobało, ale nie odszedłem, i teraz jest jak jest. Janek bardzo się zmienił, jego podejście do chóru przez ten czas, do śpiewania w ogóle. Na początku niekoniecznie się słuchał tego, co tam trzeba i tak dalej, ale widzieliśmy, że chce, że się rozwija. Jak porównujemy nagrania z koncertów z pierwszego ich występu i kolejnych i z tym, co jest teraz, to wyrobiło to również w chłopcach taką dużą dyscyplinę. Chłopcy stoją wyprostowani, czekają na swoją kolej. Na pewno jest to ciężka praca, te próby, bo wymaga śpiewania w językach kompletnie dla nich niezrozumiałych, i również muzycznego coraz większego wyczucia. I to u Jasia zdecydowanie widzimy. Czytamy teksty, uwaga. Sing this night. For a boy is born in Bethlehem. Dobra, a teraz bardziej jeszcze staccato. Raz, dwa, trzy. For a boy is born in Bethlehem. Takie pierwsze małe koncerty to po roku już śpiewaliśmy. Natomiast pierwszy raz tak naprawdę w Filharmonii Narodowej wystąpiliśmy po 3 latach. Zaczynają się pierwsze też nagrania płytowe i to nie takie, że my coś organizujemy, tylko po prostu firmy płytowe i to właściwie jest fakt, który wypromował zespół na świecie. W Polsce to oczywiście jest Filharmonia Narodowa, jest Teatr Wielki, który chociaż ma swoje chóry dziecięce, jak jest coś trudnego, to nas zaprasza. Jest festiwal Wrocławia Cantans we Wrocławiu, Polskie Radio Sala Lutosławskiego, prawda, Studio S1. A za granicą, to jest i Filharmonia Berlińska. Jest Filharmonia Londyńska, ostatnio śpiewaliśmy, London Festival Hall. Jest Filharmonia w Luksemburgu, są wielkie katedry w Oksfordzie, w Cambridge, londyńska katedra, amsterdamska. Trudno aż wymienić, ale poza Europą byliśmy też w Azji daleko, w Tokio, największe sale koncertowe Tokio, Osaki, Hiroshima, również
Chiny, też nas zapraszały orkiestry z Hongkongu, z Szanghaju. I myślę, że za każdym razem był to i sukces. To dla mnie może jest ważniejsze. Dla nich była to wielka przygoda życia. Mój pierwszy wyjazd taki za granicę to była Macedonia i bardzo miło go wspominam. Spędziliśmy tam 2 tygodnie chyba i tam pływaliśmy w jeziorze. Oczywiście mieliśmy koncerty w amfiteatrze takim starym, na rynku i potem przed jakimś zgromadzeniem ludzi na scenie. Też tam pojechaliśmy na konkurs chórów i chyba zajęliśmy 1. czy 2. miejsce, już nie pamiętam. Pozostaje ta wrażliwość na muzykę, na kulturę, a poza tym też myślę, że pozostaje jakaś taka umiejętność współdziałania, dlatego że to jest taki nasz kolejny ważny punkt w tej ich drodze edukacji, nie tylko muzycznej, ale społecznej, którą my tutaj staramy się uprawiać. To znaczy, żeby przede wszystkim nie stawiać ponad wszystko swojego ja, tylko również wziąć pod uwagę jakby my, co jest ważne dla kolegów całego zespołu, dla społeczności, a nie tylko to, co dla mnie. Christmas night, follow me. Stąd 3 i... Christmas night, follow me, joyful. Joyful, joyful. U, polskie u, a nie u, jakieś schowane. Joyful, powiedzcie. Joyful. No i zaśpiewajcie. Follow me, joyfully. Staramy się, żeby też byli wrażliwi na to, co się dzieje wokoło. Czy komuś się dzieje jakaś krzywda, czy ktoś się gorzej czuje. To ja widzę, że oni są na to uwrażliwieni i nie przechodzą obojętnie. I to już dla mnie jest wielki sukces. Śpiew, który uczy nieprzechodzenia obojętnie, to jest sukces. Jak mawiał Wagner, muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy. To wszystko na dziś w naszym programie. Jeśli ktoś czuje niedosyt, zapraszamy na vod.tvp.pl. Jeśli ktoś chce założyć własną organizację pozarządową, wszelkie informacje i porady na ten temat na stronach NGO-sów. A ja zapraszam również na spotkanie z nami na Facebooku. Do zobaczenia.